Cześć wszystkim, czwórka z tej strony. Po raz kolejny, i kolejny, to już kolejny filmik, a was jest coraz więcej. W ogóle podchodzimy pod 200 widzów. Wow, nigdy się nie spodziewam. Ale wy pewnie chcecie wiedzieć, w co ja właśnie gram. Ja gram w bardzo klasycznego RPGa, który nazywa się Paper Sorcerer. Miałam trochę problemów z wymową Sorcerer, więc doszłam do wniosku, że wymawia się to trochę jak saucer, tylko trochę inaczej. Dobra, nieważne, nie będę się pogrążać. Tak czy inaczej, co zwróciło moją uwagę na tą grę? Oczywiście dziwna grafika. Miejscami mam wrażenie, że powinnam ten kanał trochę przemianować i nazwać go, powiedzmy, gry z dziwną grafiką i Battlefield, który nie działa. No ale dobra, może nie jest aż tak źle. Chociaż w tym wypadku nawet nie mogłam wykorzystać loga do mojej miniaturki, co zwykle robię, ponieważ logo jest tak strasznie niewyględne, że nie dało się z nim nic zrobić. Nic. Naprawdę nic. Ale na szczęście to najsłabszy element tej gry. Potem jest już tylko lepiej, a ten dziwny eksperyment graficzny przeprowadzony przez twórców, który teraz widzicie na ekranie, jest całkiem udany i gra się bardzo przyjemnie. Paper Sorcerer opowiada o historię o kutnego czarnoksiężnika, takiego po przejściach. Jak to zwykle bywa z czarnymi charakterami, w pewnym momencie ich jest pestwa, zsyłani są na nich tak zwani bohaterowie, którzy mają uwolnić świat od wcześniej wspomnianego złego bohatera. Tak też było w przypadku z naszym magiem, czarnoksiężnikiem, czy zwał go jak zwał, który w wyniku niefortunnych dla niego zdarzeń został zamknięty w magicznym więzieniu, z którego oczywiście nie da się uciec. Właśnie tu jesteśmy i właśnie zaczęliśmy uciekać. Po tym jak pogadałam trochę z gadającą myszą. Nie wiem, czy to dobrze, to może mój czarownik już troszeczkę oszalał, ale nieważne. Rozgrywka jest klasyczna. Tak klasyczna przez duże K i tuż przez dużą resztę liter. Razem ze swoją drużyną przemierzamy kolejne piętra wieży. W wieży znajdujemy liczne przedmioty, napotykamy różnych bohaterów niezależnych, napotykamy masę wrogów, z którymi oczywiście musimy walczyć, a walczymy turowo, gdzie każdy nasz bohater ma swoje słabe i mocne strony, czyli mamy, no, mamy maga, będziemy mieć też postacie typu wojownicy, będą postacie leczące, będą inni magowie, każdy z innymi atakami specjalnymi i każdy ze swoimi słabostkami. Co jest strasznie fajne, bo to mi też przypomniało o tym, że ja strasznie lubię turówki, a to mi znowu przypomniało, że remake Final Fantasy X znowu się spóźnił, znaczy znowu w ogóle się opóźnia, czyli jak zwykle nie będę mieć w co grać na mojej Wicie. Ten sprzęt cały czas po prostu leży i się kurzy. Chociaż w przyszłym tygodniu ma wejść na Wite Terraria. Gdyby nie to, że Terrarię mam już na PC-cie i iPhone'ie, to może bym nawet się skusiła i kupiła tą grę, ale jako że już zagrałam nią chyba z jakieś 160 godzin łącznie, to chyba już nie, trochę za późno. W ogóle myślałam, że to będzie jeden z tytułów, który będę się zagrywać na Wicie i tak na niego czekałam. Doczekałam się trochę za późno. Dobra, wracając do naszego papierowego czarownika, maga czy czarnoksiężnika. Rozgrywka ogólnie jest przyjemna i nie można jej wiele zarzucić. Ma spełniać jeden i podstawowy warunek. Być totalnym oldschoolem i prezentować tradycyjne podejście do sprawy. Nic innego. I to dokładnie znajdujemy. I tutaj od razu muszę ostrzec. Interfejs może na początku sprawiać kłopoty. Jest archaiczny i skomplikowany. Tak samo jest z ilością tekstu. Mi to totalnie odpowiada, ale dla nieprzyzwyczajonego gracza, który jest przyzwyczajony do tego, że wszystko jest mu podane na tacy, to ilość tekstu w grze znowu może w pewien sposób przerażać. Szczególnie, że ten tekst jest ważny, trzeba to przeczytać. Trzeba przeczytać na przykład to, że nie będzie się widzieć wrogów. Wrogowie są reprezentowani tutaj jako taki czarny dym, trochę jak z Lostów, taki mieniący się. A czasem w ogóle nie będziemy widzieć wrogów, to też ciekawe, ponieważ mogą nas zaatakować zaskoczenia. To wszystko trzeba przeczytać. Mi to odpowiada, ale gra nie jest dla każdego tak naprawdę i to chyba widać na pierwszy rzut oka. W ogóle wszystko dla mnie byłoby super, gdyby nie muzyka. Muzyka miejscami, w ogóle nie, muzyka wszędzie, to ni przypiął, ni przyłatał, nie pasuje tego, do tego, co widzę na ekranie. Tak jak grafika wydaje mi się bardzo udanym eksperymentem, tak
muzyka, w jej dobór. Ja totalnie nie rozumiem, kto i dlaczego ją tak dobrał. Ani to klimatyczne, ani wpadające w ucho. Wyłączając Paper Sorcerer, nie nuciłam żadnego motywu przewodniego. Właściwie po wyłączeniu gry nic z tej muzyki nie pamiętam, oprócz tego, że totalnie mi nie pasowała i psuła klimat. No dobra, tak szczerze powiedziawszy, to ja na tą muzykę mogę jeszcze narzekać i narzekać, że psuła mi wczuwanie się w grę i tak dalej, ale chyba nie warto, ponieważ Paper Sorcerer, czy też papierowy czarnoksiężnik, mag czarownik lub nazywajcie go jak chcecie, to naprawdę ciekawa produkcja, która zapewniła mi trochę zabawy i rozrywki, więc nie mam co na nią narzekać. Przyznam się szczerze też, że udało mi się zagrać tylko w demo, ponieważ jesteśmy na końcu miesiąca, więc w moim portfelu jest totalna wielka dziura budżetowa. Gra kosztuje $5, jest już wydana i oczywiście można ją kupić na www.autorów. Wszystkie linki dostaniecie oczywiście w opisie. Dla mnie to jest produkcja, którą ja sobie kupię w przyszłym miesiącu. Tych, którzy nie są przekonani bądź w ogóle rozważają ten motyw, zapraszam też do linka, tam będzie, znaczy też do opisu, tam będzie też link do dema, w które można sobie zagrać, sprawdzić i samemu zdecydować, czy chce się wydać te $5 na Paper Sorcerer. No, to tyle ode mnie. Dajcie znać, co sądzicie o samej grze, jeżeli w nią zagracie. Może macie też jakieś inne fajne tytuły z walką turową do polecenia, to wtedy ja chętnie w to pogram, dawajcie znać w komentarzach. Za dzisiaj Wam dziękuję. Cieszę się, że dotrwaliście do tego momentu w tym filmiku. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam też oczywiście na inne moje materiały, a na tą chwilę będę się żegnać. No i cóż, do następnego materiału. Trzymajcie się. Czwórka bez odbioru.